Więc będę, chcę wrócić, będę się dzielił fragmentem z Księgi Objawienia z trzeciego rozdziału, 14 do 22 wiersza. Do Anioła Kościoła w Laodycei napisz o to, co mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek Bożego stworzenia. Wiem o Twoich czynach, nie jesteś ani zimny, ani gorący obyś był zimny albo gorący. A ponieważ jesteś letni, niegorący i niezimny, wypluję cię z moich ust. Mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Nie wiesz jednak, że jesteś nędzny i żałosny, biedny, ślepy i goły. Radzę ci nabądź u mnie złota oczyszczonego w ogniu, abyś się wzbogacił. Zaopatrz się u mnie w białe szaty – Byś miał się w co ubrać i przestał razić hańbą swej nagości. Kup też u mnie maść i posmaruj nią swoje oczy, aby przejrzeć. Ja tych, których kocham, poprawiam i wychowuję. Obudź więc sobie zapał. Opamiętaj się, oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Temu, kto zwycięży, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, tak jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niech słucha, co duch ogłasza kościołom. Drodzy, kiedy apostoł Jan znajduje się na wyspie Patmos, tak czytamy, że jest tam umieszczony za karę w niewoli, zesłany z powodu głoszenia Ewangelii o Jezusie Chrystusie. I tam Bóg daje mu objawienie. Słowo Apokalipsa dosłownie oznacza odsłonięcie. Oto Pan przekazał mu przez anioła coś, co. Jest i coś, co się stanie potem, tak jak czytamy na początku tej, tej księgi. Apostoł Jan nie spodziewał się tego. To przyszło z góry od Boga, objawienie. Dlatego też, że apostoł Jan całym sercem miłował Pana, myślę, że trwał w modlitwie i trwał w modlitwach, Bóg do niego przemówił. I Mamy jedną z najwspanialszych ksiąg Nowego Testamentu. Jest to szczególna księga, bo sam sposób przekazania tego proroczego słowa jest inny od wszystkich innych ksiąg Nowego Testamentu, jak zostały zapisane. Tamte księgi zostały zapisane przez apostołów lub tych, którzy współpracowali z apostołami i Pisali z inspiracji Ducha Świętego bezpośrednio. Ale ta księga jest, dziwnie się zaczyna, bo tam jest napisane, że Jezus otrzymał od Ojca objawienie. Przekazał to objawienie Aniołowi, a Anioł przekazał to Janowi. Jedyna taka księga w ten sposób się zaczyna. Niemniej, tam także czytamy taką wspaniałą obietnicę, i tylko w tej księdze to jest napisane. Szczęśliwy ten, kto czyta oraz ci, którzy słuchają słów proroctwa i trzymają się tego, co jest w nim napisane, czas bowiem jest bliski. Czyli już samo czytanie tej księgi, samo zachowywanie treści tej księgi w naszych sercach i umysłach jest napisane, że przez to już jesteśmy przez Boga błogosławieni. Przychodzi do naszego życia błogosławieństwo. Oczywiście, że my wiemy, że Boże błogosławieństwo przychodzi przez całe pismo święte, bo całe jest tchnące Bogiem. Całe. Tak pisze Paweł w swoim liście. Ale tutaj Jan otrzymuje to w szczególny sposób, już jest starszym człowiekiem, powiedziałbym starcem. Ale otrzymuje jakby coś świeżego, coś, co jeszcze Kościół na koniec powinien usłyszeć, o czym się powinien dowiedzieć. I to ta księga odkrywa nam czasy ostateczne, aż po wieczność. Wieczne zbawienie i wieczne potępienie. To ta księga odkrywa nam te wydarzenia, które są ciągle jeszcze przed nami. I wypatrujemy i zastanawiamy się, czy to już jest ten moment, te ostatnie siedem lat. Wielkiego ucisku, i później w pewnym momencie przyjdzie Pan, czy w trakcie, czy pod koniec? Także ujrzy Go wszelkie oko, ale tu jest ważne dla nas, że Pan też miał poselstwo do kościoła na teraz, w tym czasie, kiedy kościół funkcjonował, żył, za życia jeszcze apostoł, apostoła Jana. Bóg daje słowo. Jak czytamy ten list do Laodycei, to dowiadujemy się z tego listu, że ten list skierowany jest do nas, do kościoła, do ciebie i do mnie w pierwszej kolejności. Dlatego, że musimy to podkreślić, bo tam jest taki fragment, który jest bardzo często wykorzystywany w ewangelizacji. I dobrze, że jest. Stoję u drzwi i kołaczę. I kto mi otworzy? To ja wejdę. I będę z nim wieczerzał. Wspaniała obietnica. I każdy może mocy tego słowa doświadczyć, jeżeli zrobi dokładnie tak, jak ten fragment mówi. Możesz doświadczyć Boga w swoim osobistym życiu. Ale słowo skierowane jest do zboru. Siedem zborów, właściwie to jest ten siódmy list, siódmy zbór, który, który został Janowi. Ten duchowy stan Janowi został objawiony, odsłonięty, i Pan mówi: Zapisz to wszystko i wyślij do tych zborów. I oni mają słowo, a dzisiaj Ty i ja mamy słowo, ważne słowo, abyśmy mogli się sami przejrzeć i zobaczyć, czy to słowo nie dotyczy mnie dzisiaj. A więc mogę powiedzieć, że to słowo jest skierowane do Kościoła. Ale też to słowo skierowane jest do tych, którzy gdzieś tam stoją zupełnie, zupełnie z boku. Kiedy wczoraj mieliśmy takie zajęcia dla katechumenów, powiedziałem coś takiego, że Jezus miłuje Kościół. I w liście do Efezjan wyraźnie jest napisane i zapewnienie, że Jezus miłuje Kościół. Mężowie Natomiast kochajcie swoje żony tak jak Chrystus ukochał Kościół, On wydał za Niego samego siebie. Drodzy, Kościół jest darem, zbór jest darem i zbór jest podarowany nam, wierzącym, aby mogła tam przebywać Boża obecność i Boża chwała. Jest dany nam, abyśmy mogli jeden drugiego budować, zachęcać, jeśli trzeba, korygować, napominać, bo mamy jeden wspólny cel. Zmierzamy w kierunku Pana, na spotkanie z Panem. I tam jest w tym piątym rozdziale tego listu do Efezjan nie tylko, że On umiłował nas i wydał za nas swoje życie, ale dalej jest napisane, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nieskalany. A więc Pan przemawia do Kościoła z wielkiej swojej miłości. Wiecie, zawsze miałem wrażenie, że ten zbór w Laodycei jest w najgorszej duchowej kondycji. Jeżeli nawet tak jest, chociaż nie do końca bym się z tym zgodził. Myślę, że wśród tych wymienionych zborów i tych listów były zbory jeszcze gorszej duchowej kondycji. Ale wcale nie znaczy, że oni byli w dobrej. To jednak ta końcówka jest niesamowita. Ten, kto, Temu, kto zwycięży, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie. Tak jak ja. Zwyciężyłem i zasiadłem z moim ojcem na jego tronie. Pomimo tego, że to jest przesłanie, w którym Pan karci ich, napomina ich, zwraca im uwagę, wzywa ich do zmiany w ich życiu, to na końcu daje taką wspaniałą zachętę. Jeszcze ciągle możecie być w miejscu zwycięstwa. Jeszcze ciągle jest dla Was czas mojej łaski i przychylności. Jeszcze ciągle ja wyrażam moją miłość i troskę o Was i nie chcę, żebyście pozostali w tym maraźmie, w jakim się znaleźliście. Drodzy, kiedy Bóg przemawia przez słowo prorocze do nas, a takim jest to słowo, generalnie całe Pismo jest proroczym słowem. Bo jest wyrazem woli Boga skierowanej do nas człowieka, do nas ludzi, jest objawieniem tego, czego On oczekuje od nas teraz, nie tylko zapowiedzią tego, co się ma wydarzyć. Bo zasadniczym znaczeniem słowa proroczego jest objawienie mi teraz mojego duchowego stanu. Są proroctwa mówiące o przyszłości. Ale zasadniczą rzeczą słowa proroczego jest, przypatrz się, zobacz, jak to wygląda, jak ty wyglądasz obecnie w moich oczach. A więc jestem Bogu wdzięczny za to słowo. I to słowo jest niesamowite, bo chociaż jest bardzo korygujące i karcące i wzywające, to jednak ciągle zapewniające, że mój Bóg. Pracuje nad moim, nad Twoim, nad naszym życiem. Że nasz Bóg, nasz zbawiciel, Jemu tak bardzo zależy, aby nas przygotować bez mazy, bez skazy, czystymi i świętymi na swoje przyjście. Oczywiście nie stanie się to bez Twojego i mojego zaangażowania, bez Twojej i mojej reakcji. I tutaj Pan zaczyna, każdy list inaczej się zaczyna. W każdym pan przemawia, ale w inny sposób rozpoczyna się, rozpoczynają się te listy. Tutaj on rozpoczyna od tego: tak pan mówi do nich: Ja jestem Amen. Amen. Słowo Amen oznacza wierny, prawdziwy. Ja jestem Amen. Świadek, wierny. I prawdziwy początek Bożego stworzenia. Czyli zbór w Galacji, zbór w Laudycei. Ten zbór ma wiedzieć, że przemawia do nich sam Pan, który właściwie, w sposób właściwy ma ogląd całego ich życia i całej ich sytuacji. Pan. Ten amen potwierdzony jeszcze tym stwierdzeniem świadek wierny nie dość że amen jest wierny to jeszcze jest raz podkreślone że on jest wierny i prawdziwy i to imię amen jest takim imieniem starotestamentowym było w każdym razie dlatego że prorok Izaja w 65. rozdziale w wierszu 16 mówi że Elohim amen czyli Bóg wierny przemawia Bóg wierny. Tak więc możemy wiedzieć, że kiedy Bóg do nas przemawia, to jest to w oparciu o prawdę, o Jego wierność wobec nas, wobec Ciebie i wobec mnie. Nie chciałbym słuchać rzeczy, które by mnie zapewniały, że wspaniale swoje życie prowadzisz, gdyby się okazało, że tak naprawdę nie jest. I bym, był, bym żył w złudnej nadziei. Dzisiaj ludzie chwytają się różnego rodzaju złudnych nadziei. Nie lubią żadnej korekty, żadnego zachęty, żadnego napomnienia. Po prostu nie chcą tego. Ale jeżeli traktujemy poważnie Boga i Boże Słowo, jeżeli On nas napomina, a jeśli nas też napomina przez kogoś z Kościoła. Jest to w miłości przekazywane. To mądrą rzeczą jest dla nas brać to do serca. Nie odrzucać tego. Bo Pan przecież przemawia w różnoraki sposób. Tu przemawia przez swojego sługę, apostoła Jana i ten list odczytany miał być oficjalnie w zborze w Laodycei i tam dowiedzieli się, że oni są blisko wyplucia z ust Bożych. I muszę powiedzieć, że kiedy Jan to pisał, nie wiem, czy miał jakieś wahania i wątpliwości. Oczywiście ja nie chcę dzisiaj powiedzieć o naszym zboże, że taki jest stan. Chodzi mi o to, żebym pozwolił Słowu Bożemu, Duchowi Świętemu, spenetrować, rozświetlić moje własne serce. I muszę Wam powiedzieć, jeżeli Duch Święty nam nie pomoże, to my będziemy ciągle szukać dla siebie różnego rodzaju wymówki, usprawiedliwienia. Ale dzięki niech będą, że Duch Święty przychodzi, nie ma względu na mnie, na ciebie, na osobę, i On objawia prawdę, bo jest świadkiem wiernym i prawdziwym. I On stawia przed Tobą przede mną swoje święte słowo jest jak lustro, i mogę się przyjrzeć dokładnie. Czasami czuję się mocno skarcony, mocno napomniany, ale moż, mogę powiedzieć: chwała za to mojemu Panu, bo to jest dowód Jego miłości. On tu ich właśnie zapewnia, bo tych, których miłuje, strofuje, karce, wychowuje, przemawiam czasami mocniej. Ale to wszystko płynie z miłości do mojego kościoła, do moich dzieci, do mojego ludu. Nikt z nas nie jest, dos, że tak powiem, skończonym produktem. Dlatego, że jesteśmy w procesie duchowego dojrzewania, wzrostu, uświęcenia. Jan który przecież w wieczerniku opiera się o piersi Jezusa, kiedy ma objawienie Jezusa, kiedy czytamy o tym w pierwszym rozdziale, kiedy mówi zobaczyłem go. On mówi tak: zobaczyłem kogoś podobnego do syna człowieczego. Wyglądał jak człowiek. Jego włosy były lśniąco białe, jego szata do stóp, był przepasany złotym pasem nogi rozżarzone jak mosiąc w ogniu i kiedy przemówił to było jak tam jest to był jak szum potężnych wód i gdy go ujrzałem padłem jak martwy drodzy powiem tak dałby pan żebyśmy mieli coś z tego objawienia z tego odsłonięcia chwały Jezusa Chrystusa I wtedy jest to, co jest napisane z bojaźnią i drżeniem. Czy też z to słowo bojaź można oddać z wielkim szacunkiem. Traktujmy Pana i nasze zbawienie. Ja przypominam sobie kaznodzieje, który gdzieś podjechał pod hotel i zmęczony po podróży i że tak powiem, tak się wyciągnął na tym fotelu, roz, oparcie obniżył i taki, taki, wiecie, taki... I nagle przyszła mu myśl, przecież ludzie przechodzą. Jak ja wyglądam? A jestem Bożym sługą. Wiecie, to jest ta świadomość, że jesteśmy przed oczyma Boga. I dlatego też... Kiedy mam tą świadomość, im więcej mam tej świadomości, jak święty, jak wielki, jak potężny jest, to siłą rzeczy, drodzy, będę pilnował tego, co mówię, jak się zachowuję. Będzie we mnie ten wewnętrzny, zdrowy respekt ze względu na pana, do którego należę i któremu służę. Jan ma takie objawienie. To jest świadek wierny i prawdziwy. I módlmy się Duchu Święty sprzyj i dawaj nam objawienie tej prawdy, tego, w jakim stanie każdy z nas jest, w jakim stanie jestem. Wielokrotnie Dawid modli się do Boga. Badaj mnie Boże. Doświadcz mnie aby nie okazało się, że wydaje mi się, że wszystko jest dobrze, a tak naprawdę kroczę drogą zagłady. Boże, niech Twój święty Duch, niech Twoje święte Słowo znajdą we mnie miejsce, <laughs> uwagę, żebym się nie bronił, <laughs> że to mnie nie dotyczy. Jeśli właśnie mnie dotyczy, Jego oczy są jak płomień ognisty. Dalej On mówi: Ja znam Cię, znam wszystkie Twoje uczynki, wiem wszystko. On, Jezus, doskonale wie wszystko, dlatego nie jest niczym zaskoczony z naszej strony, ani tym dobrym, ani tym, co jest negatywne. On wie. Tylko, że my nie zawsze wiemy. Nie zawsze my sobie zdajemy z tego sprawę. On wie, znam Twoje uczynki. Ja już kiedyś powiedziałem, że On wie nie tylko to, co było, to, co jest, to, co będzie, ale On wie też wszystko to, co by mogło się wydarzyć, gdybyś, gdyby ludzie podjęli w danym momencie inne decyzje. On zna te wszystkie konfiguracje. Jezus mówi, gdyby w Sodomie i Go morze. Mówi do ludzi w Kafarnaum, gdyby w Sodomie i Gomorze działy się te cuda i znaki, które dzieją się wśród was, dawno by w woże i popiele pokutowali. Jezus doskonale, dlatego mówi, lżej będzie w Sodomie i Gomorze w dniu sądu. A tutaj jest ktoś więcej niż jakiś prorok. Sam Boży Syn przemawiał. A czyż Bóg do nas nie mówi przez swoje święte słowo? On absolutnie wie wszystko. Bo Słowo Boże, tak pisze autor listu do Hebrajczyków, jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Wszystko jest odsłonięte. Drodzy, i później przychodzi Jezus, pisząc przez apostoła Jana, każąc mu to zapisać, mówi, wiem o twoich czynach i wiem, że nie jesteś ani zimny, ani gorący, a jesteś letni. Wiecie, niektórzy chrześcijanie zastanawiają się, mówią, jeżeli zimny i gorący jest dobry, to może chrześcijanin może być zimny i gorący. Ale ja myślę tak, że ani stan letni nie jest dobry, ani stan zimny nie jest dobry. No bo już sami mówimy, że ktoś jest gorącego serca, to znaczy, że ma takie serce do, nie? A jeśli ktoś jest zimnego serca, jest taki zimny jak lód, czy to jest pozytywne? Tu chodzi o to, że Jezus mówi do ciebie i do mnie, bądź wyrazisty. Bądź człowiekiem, który o którym tak naprawdę nie wiemy, co powiedzieć. Chrześcijanin, czy nie? Pół chrześcijanin i, i pół kto? Bodajś bodaj był zimny albo gorący, bo jeżeli jesteś zimny, to jesteś jasno opowiedziany po jednej stronie, przeciwko. I wszyscy wiedzą, i ty wiesz, że nie jesteś pojednany z Bogiem. Nie jesteś. Bo jesteś zimny. Ale stan letności wprowadza nas w zamieszanie i daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Letni to jest taki w rozkroku chrześcijanin, pomiędzy światem a Bogiem, kościołem, a tym co na zewnątrz. Dlatego mm, przypomina mi się tutaj wydarzenie opisane, w pierwszej księdze królewskiej, kiedy w czasach Ahaba było wielkie odstępstwo w Izraelu, oni tacy byli. Jedne teksty mówią, że oni byli kulejący, inne mówią chwiejni. Raz chwiejni w jedną, raz w drugą stronę. Raz są, haleluja za Bogiem, a raz zupełnie zdystansowani przeciwko. Chwiejnie. I tutaj w 18, w 18 rozdziale, w wierszu 21, kiedy z Bożego rozkazu Eliasz wezwał całego Izraela na górę Karmel i Król, i tam byli ci fałszywi prorocy, Baala i Asztarty. Wówczas Eliasz wystąpił wobec całego ludu i zapytał, jak długo będziecie przechylać się. To na jedną stronę, to na drugą. Jeśli pan jest Bogiem, idźcie za nim. A jeśli Baal, idźcie za nim. Lecz lud nie odpowiedział mu ani słowa. Nie wiedzieli, co zrobić. Trochę w świątyni i trochę przy ołtarzu Baala. Trochę tutaj i trochę tutaj. Raz się przychylali na tą stronę, raz na tą. Ale Jezus mówi dlatego, że jesteś letni. Mówi do odrodzonych chrześcijan, którzy gdzieś pogubili się, stracili wyrazistość, gdzieś zachwysnęli się innymi rzeczami i oni są jeszcze, ale nie już całym sercem. Ich umysł jest rozdwojony: tu trochę i tu trochę tak wierzyć i tak wierzyć. Jezus mówi, taki stan jest tak niebezpieczny, że przyprawia Boga o wymioty. Nie chcę wyrazić się tu dosadniej. Ja, tak jak ten tekst, by pozwalał mi się wyrazić. Ale dla Boga to jest coś wstrętnego. I wiecie, pisząc ten list, Bóg doskonale zna to miasto Laodyce. I kiedy mówi. Że są letni, to ma na myśli między innymi, żeby sobie skojarzyli z tą wodą, którą sprowadzają do miasta. Która jak jest gorąca, to się jest zdatna do picia, jak jest zimna, to jest zdatna do picia, ale zanim ona dotrze i nie jest, jest letnia, to sprawia po prostu odruchy wymiotne. Nie da się tego pić. I oni doskonale mogli to zobaczyć. Oto Pan widzi nas jak ta woda, która się tak naprawdę nie nadaje, aby zgasić, ugasić pragnienie. Nie jest dobra. I nasze życie tak w jego oczach wygląda. Nie jestem ani tu, ani tu, albo trochę tu i trochę tu. Obierzcie dziś, komu chcecie służyć. No, ale wtedy nic Eliaszowi nie odpowiedzieli mieli wiecie myśleli o świątyni mieli tam te swoje dwa ołtarze niewłaściwe postawione. do tego jeszcze postawili sobie wiele tak zwanych słupów baala ashery bogów urodzaju i płodności obrzydliwe rzeczy i tak żyli ale popatrzcie jaka jest wielka miłość boga on wzywa ich do upamiętania Dlatego też tutaj też jest napisane, że Bóg wzywa ten zbór w Laudycej do upamiętania, do, czyli dosłownie do zmiany sposobu myślenia. Przestańcie w ten sposób myśleć. Pocieszające w tym wszystkim jest to, że Bóg, znając Ciebie i mnie, Bóg, widząc różne rzeczy, dzięki Jego łasce. Jego wierności, Bóg nie zniechęca się tak szybko, tobą i mną. Amen? Nie zniechęca się. Ja widzę w, tym, w tych listach, w każdym z tych, z tych listów, widzę ogromną walkę o swój kościół, walkę naszego Pana o swój kościół. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bóg daje dowód i zapewnia ich o swojej miłości I dalej kiedy mówi że są tacy nijacy ani tu do końca ani tu Pani wzywa, żeby stali się gorącymi bo ani stan letniości nie jest dobry chociażby się tak wydawało no bo przecież ja tak całkiem z Panem nie zerwałem z Jego słowem, z posłuszeństwem. Nie jestem przecież taki zimny, zupełnie na Boże sprawy. Jeden i drugi stan jest niewłaściwy. Ci ludzie możliwe, bo oni mówią, jestem bogaty, zbogaciłem się. Niektórzy myślą, że powodzenie materialne jest wyrazem, żebym to dobrze powiedział że wyrazem błogosławieństwa, jakby Pan mówi, błogosławię Ci, wszystko jest w porządku. Ale możesz być bardzo bogaty iść do piekła. Może Ci się bardzo dobrze powodzić, możesz nie chorować i zmierzać do piekła. O tym mówi Psalm 73. Może tak być, czy nie? Powiem Wam, że tak jest. Tak jest. Ale to, że jestem, mam takie zabezpieczenie materialne i, i, i nie choruję i tak dalej. Oj, to znaczy, że musi się podobać Bogu moje życie. Wcale nie. Wcale nie. Oczywiście, że Bóg błogosławi nas i materialnie, i zdrowotnie, i chce, żebyśmy, żeby nam się dobrze powodziło, oczywiście, że tak. Ale nie na podstawie tego buduję swoje przekonanie, czy podobam się Bogu, czy nie. Czy moja wiara jest właściwa, czy nie? Ale czy jest zgodna z Bożym Słowem? Czy żyje tak, jak mówi Boże Słowo? Laodycea w tamtym czasie była pełna kantorów, banków, moglibyśmy tak powiedzieć. Dobrze prosperujące miasto, słynące z czarnej wełny produkcji, maści leczniczej na oczy. Dlatego tutaj czytamy: To Ty mówisz, jestem bogaty, powodzi mi się, ale w moich oczach jesteś biedny, godzin pożałowania, jesteś ślepy, chociaż macie w tym mieście dobre maści na oczy, to duchowo jesteście ślepi. Potrzebujecie innej maści, aby zobaczyć. Tak więc Pan do nich przemawia bardzo jasno, bardzo wyraźnie. Mówi, na bądź u mnie, maści. Postaraj się o to, abyś miał czyste białe szaty. A więc postaraj się o czystość swojego życia. Tak więc Pan przemawia bardzo jednoznacznie. Zastanawiałem się, co to znaczy taki letni chrześcijanin. Jak tą letniość mogę, w czym ta letniość może się gdzieś, gdzieś objawić. Ale myślę, że, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, jest wiele dziedzin, gdzie możemy zobaczyć, jak, czy gorący jesteśmy, czy nie. Pomyśl przez chwilę. Jeśli jesteś gorący, to znaczy, że jesteś człowiekiem modlitwy. To znaczy, że spędzasz czas przed Bogiem na modlitwie. Nie, że ktoś cię do tego popycha, ale ty szukasz oblicza Pana. Ty idziesz i szukasz miejsca, aby wszystko odłożyć, zostawić i być przed Panem, aby go wielbić, aby się modlić, aby się zastawiać. Jeśli jesteś gorący. Bo jeśli moje serce letnieje. Coraz trudniej mi się zmodlić. A już w ogóle przyjść na spotkanie modlitewne. Wiecie, my tak mówimy, jesteśmy zajęci. Ja wiem, że jesteśmy zajęci. Ja jako pastor wielokrotnie, kiedy jadę do innych zborów, czy do naszym, w naszym zborze, biorę to pod uwagę. Mówię Panie. Są zajęci. I kiedy jadę do innego zboru, powiem Boże, ja nie chcę tym ludziom zajmować niepotrzebnie czasu. Daj mi słowo, bo oni przyjeżdżają, aby usłyszeć słowo. A ja tam nie chcę jechać i mówić nie wiadomo o czym. Chcę mieć słowo, daj mi słowo dla tej konkretnej społeczności. Teraz byłem w Dzieszowica i ten zbór. Już przekazywałem w czwartek. pozdrawia. was serdecznie. Więc później do mnie pastor zadzwonił. Mieliśmy spotkanie z liderami w sobotę, później wieczor wieczorem w niedzielę nabożeństwo. Nie wiem, we wtorek do mnie pastor zadzwonił. Chciałbym ci coś powiedzieć. To, czym dzieliłeś się w sobotę, przygotowało drogę do mojej bardzo poważnej rozmowy jednej z tych liderów. Musiałem na coś mu zwrócić uwagę. Wiesz, bałem się tej rozmowy, ale to słowo tak przemówiło, że on kiedy pojechał, poszedłem do niego, on był zupełnie skruszony, gotowy na wszelką korektę. On doskonale wiedział, że co jest nie tak. Drodzy, jeśli jestem gorący, jeśli jest we mnie ta pierwsza miłość, to jestem na pewno człowiekiem modlitwy w mojej komorze, w moim zboże. Jeśli jestem gorący, to jestem człowiekiem, który robi wszystko, aby wywalczyć sobie czas, abym miał kontakt z Jego świętym Słowem. Chcę podarować każdemu z Was taki roczny plan czytania Biblii. Ściągnąłem go od pastora z Katowic. Jak zrobimy 60 kopii, to każdy będzie miał jedną kartkę z dwóch stron, a cztery możesz włożyć do Biblii i sobie czytać. Jak najbardziej, ale niekoniecznie tak mogę czytać Biblię. Mogę czytać księga po księdze. Ale słuchajcie, jeżeli nie jestem letni, to ja będę tego szukał i pilnował. Tak jak modlitwy. Ale jeżeli jestem letni, to będę uważał, no dobrze, dzisiaj akurat nie mam czasu, jutro też nie mam czasu, pojutrze, no może trochę. I nagle, co się dzieje z naszym duchowym życiem? Co się dzieje? Oto stoję u drzwi i kołacze. Ten zbór z powodu letności, samozadowolenia, takiej w, w swojej własnej wysokiej samooceny, tak naprawdę nie był świadomy, że zmierzają ku przepaści. Ciągle byli złotym świecznikiem. Ciągle byli zborem Pana. Ale Pan mówi: Jesteście tak blisko tego, że mogę Was wypluć. Ja już właściwie znalazłem się na zewnątrz Waszego życia. Wy ciągle jesteście zadowoleni. I pukam. Jak to dobrze, że nie odszedł, że puka. Jeśli tylko otworzycie, ja tam wejdę z powrotem. Ja znowu napełnię Wasze życie moim błogosławieństwem, moim pokojem, moją miłością, moją radością. Ja będę i usiądziemy, i razem będziemy ucztować i będziecie mieli tą świadomość, że ja jestem z Wami, a Wy jesteście ze mną. Mieliśmy modlitwę, słowo. To samo jest społeczność z Kościołem. Ja muszę tam być, czy ja chcę tam być? Ja chcę tam być, bo jeżeli tam nie jestem, coś tracę. Z czegoś jestem ograbiony. Przez to pokazuję też, że ja, ja rozumiem choroba, pracę, ja to rozumiem, ale wy też chyba nie rozumiecie, że chodzi mi o takie normalne sytuacje. Mogę być, a nie jestem. Albo mogę z czegoś zrezygnować, ale jednak tamte rzeczy są ważniejsze. A więc społeczność z kościołem. Dlatego jest napisane: nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń waszych. Tym bardziej, im bardziej widzicie, że się ten dzień przybliża. Chyba że uważasz, że przyjście Pana jeszcze jest bardzo, bardzo odległe. To wszystko Pan mówi do nich i wierzę, że mówi do mnie i do Ciebie, do każdego z nas. Do, do Kościoła dzisiaj. A co jest z naszą ofiarnością? Gorący? Letni? Daję z radością, w obfitości, bo wiem, że to jest potrzebne dla sprawy Królestwa, czy... No właśnie. Każda z tych dziedzin, ja tylko wymienię, ki, wymieniłem kilka. Każda z tych dziedzin pokazuje, objawia stan mojego serca. Jak to jest? Czy on rzeczywiście, czy. Dlatego Pan mówi do nich. Wiecie, to jest to jest ciekawa rzecz. On nie mówi do nich bądźcie zimni, bo ten zimny też jest dobry. Nie, Pan do nich mówi bądź gorliwy. O, pamiętaj, czyli zmień swój sposób myślenia, bo jak zmienisz sposób myślenia, zaczniesz właściwie postępować. Bo na bądź u mnie złota, bądź w Bogu bogaty, przywdziej białe szaty, ale to słowo "bądź gorliwy" ma wspólny rdzeń zeos z greckim zestos gorący. Bądź gorliwy. Znaczy bądź znowu gorący, gorący dla mnie, gorący dla Pana. Bo wiecie, kiedy nasze serca stają się gorące dla Pana. Kiedy to nie jest tak, że jestem dziś tutaj, jutro w drugą stronę. Dzisiaj mi się nie chce. Ale wiem co to znaczy być wierny trwać pomimo trudności różnego rodzaju kłopotów ja jednak chcę być blisko mojego Pana chcę być wierny gorący do, w stosunku do niego w wypełnianiu tego co on mówi w swoim słowie Oto stoję u drzwi I dobrą rzeczą jest. Wiecie, czasami tak musimy zrobić. Każdy z nas gdzieś w pewnym momencie, panie, przyjdź, wejdź, zajmij pierwsze miejsce, rozpal mnie na nowo dla siebie. Nie chcę, żebyś stał za drzwiami, nie chcę cię zgubić, stracić z mojego życia. Jestem gotów ponieść cenę uczniostwa, naśladowania, oddania, poświęcenia. Jestem gotów podnieść cenę. Bo właściwie Ty to mówisz, to dla mnie straci swoje życie. Chciałbym, żebyśmy się modlili. To słowo Bóg położył na moje serce, aby dzisiaj się z Nim podzielić. Możemy pochylić głowę. Panie, tak chcemy, żebyś Ty nam... Ja wierzę, że Ty nam usługujesz przez swoje słowo. Ale ja też, Panie, proszę Ciebie, abyś przez Ducha Świętego mówił do mojego serca i do każdego z nas. Duchu Święty, przyjdź i dotykaj nas i mów do nas. Pomóż nam, Panie, być ludźmi, Oddanymi i poświęconymi, ludźmi, którzy są wyraziści dla Ciebie. Gdziekolwiek jesteśmy, wszyscy mogą wiedzieć, że jesteśmy Twoi, że kierujemy się Twoimi zasadami. Pomóż nam tym, Panie. Tak, dziękuję Ci za moich braci i siostry, za Kościół na tym miejscu. Dziękuję Ci, że możemy być Twoim kościołem, Twoim ludem tak drogo nabytym. I błogosławię moich braci i siostry, błogosławię ich w Twoim imieniu, Jezu. I tak modlę się, aby Twoje piękno było coraz bardziej widoczne w każdym z nas. W imieniu Jezusa. O to się modlimy. Chwała Ci, Panie. Mów do nas. Kiedy będziemy szli do domu, kiedy będziemy dzisiaj w domu, niech Twoje Słowo pracuje w naszych sercach. Też abyśmy byli szczerzy wobec samych siebie i wobec Ciebie. Tak, Boże, niech Twój ogień z nieba, Twego ducha, stąpi na każdego z nas. Niech rozpali nas dla Ciebie. Jeśli tak trzeba, jeśli Pani nie płoniemy, rozpal nas na nowo. Rozpal nas na nowo. Abyśmy naprawdę byli gorącymi. W różnego rodzaju aspektach naszego chrześcijańskiego życia. Duchu Święty, działaj w moim życiu, w moim sercu i w naszych sercach. Działaj, Duchu Święty. Działaj, Duchu Święty, w sercach tych, którzy ciągle może są zimni na Twoje sprawy, na Ewangelię. Przemów do ich serc, do ich sumień. Panie, tylko Ty możesz to uczynić. Oto się modlimy, ojcze, w imieniu Jezusa. Panie, oddajemy Ci chwałę. Oddajemy Ci chwałę. Działaj w nas, pośród nas i przez nas, dla chwały swojej. Amen.